zupełne zaskoczenie ten wywiad. Wszyscy nie są, nie widzę, nie są przygotowani. Nie są przygotowani. Końcówka sezonu. My już wiemy i wy już też wiecie. Wy już też wiecie, kto jest zwycięzcą, ale o wiele większe emocje toczą się pomiędzy tymi osobami. Proszę bardzo, ty pokaż mnie też. Tak. Piotr, może ja was pokażę razem? Tak, tak, pokaż nas razem, nie? Pokaż nas razem. Tak wygląda zwycięzca? Tak wygląda zwycięzca, tak wygląda drugie miejsce. Tak, walczymy o drugie miejsce generalnie. I w tej chwili jest wszystko możliwe, możliwe, nie? Jak się zapatrujesz w ogóle, Krzysiu, na swoje szanse? Liczę, że gdzieś się potkniesz, naprawdę. Na przykład widzę Europy. A ja wygram te 3 ostatnie moje mecze i będzie dobrze. Jesteś świeżo po zwycięstwie z Tottenhamem 4-1, ale wiem, że twój wielki napastnik, wielki nabytek ze stycznia Ibrahimović kontuzjowany jest, tak? No, magia. Jak sobie w ogóle poradziłeś z tym, bo nie śledziłem tego meczu akurat. Starisz wszedł na boisko od początku i 2 bramki. 2 bramki, tak? Tak. Także poradził sobie jak zwykle świetnie, nie? Mimo przeciwności losu, mimo wiatru w oczy, który mu wieje. Szkoda, że tak późno. Non stop, także walka cały czas trwa i największe emocje chyba są między nami. Kto okaże się wicemistrzem Polski w grze Football Manager 2015, a nie kto zostanie zwycięzcą, bo wiesz, Także cały czas walczymy, cały czas czekamy na końcowe rozstrzygnięcie i za chwilę będzie ciekawie. Tak. Nagroda walka pocieszenia nadal trwa. Tak jest. Kto złoży nagrodę pocieszenia, zobaczymy. Już niebawem. Czasem.